Proszę Państwa, witam ponownie w Cyberpunku. Będziemy kontynuować tę historię dokładnie w tym miejscu, w którym ją zakończyłem, czyli jesteśmy w akcji z Panam i jest to na razie akcja typowo bojowa, żeby wszystko było jasne, bo wiem, że Państwo mają różne skojarzenia, zwłaszcza kiedy mówię o akcji z Panam. Tak czy inaczej, spróbujemy trochę YouTube'a oszukać i jakieś inne tytuły dać, bo Cyberpunk jest z jakiegoś powodu na YouTubie nacenzurowanym. I od razu są wyłączone reklamy i generalnie to jest zła opcja, wrzucanie takich filmów. Więc tym razem ani w tytule nie będzie Cyberpunka, ani w opisie, ani w tagach. Na okładce coś tam będzie, ale tam chcę wziąć z YouTube'a z zaskoczenia, bo nie do końca rozumiem, dlaczego YouTube tak bardzo jest na czarnej liście, znaczy Cyberpunk jest bardzo na czarnej liście i chcę się dowiedzieć, z jakiego powodu. Bo wiadomo, że w tej grze zdarza się wulgarność, zdarza się seks, zdarza się brutalność i strzelanie do ludzi, ale nie zawsze, nie? Pod tym względem nie różni się niczym od Call of Duty chociażby, więc nie rozumiem, czemu YouTube tak podchodzi do tego Cyberpunka, muszę sprawdzić, z czego to wynika. Więc trochę poeksperymentuję, okładki będą inne, więc dla Państwa może być to pewnego rodzaju zaskoczenie. Zobaczymy. No dobrze, co ja tutaj mam? Mamy Panam, mamy, to jest słynna misja, która zresztą potem prowadzi do jeszcze słynniejszej misji, która jest bardzo męcząca. Więc tak, co ja tutaj mam? Karabinek, niech sobie przypomnę, strzelba, pistolet, o nie, taki pistolet, dlaczego ten pistolet? On to właściwie jest słaby pistolet. Ja potrzebuję tutaj coś, co będzie bardziej zabójcze, na przykład piła tarczowa się nazywa tak to urządzenie. Może tłumika na razie nie zakładajmy. Chociaż atak z ukrycia mógłby być... No, może założymy. Ładniej wygląda brońka, nie? Proszę. Przebrałem się też chyba, ale to nie pamiętam, czy kiedy się przebrałem. Czy dla Państwa jest to jakieś nowe przebranie, czy nie? Tak czy inaczej, taki styl dzisiaj mamy. Gdzie jest Skippy? Ja nienawidzę Skippy'ego. Skippy'ego nienawidzę nienawiścią... O, nie mam celownika? Naprawdę? Sprawdźmy. No nie mam. Czy ja mogę chyba wytwarzać celowników? Nie można za bardzo. No niestety, no trudno. Będziemy strzelali z muszki. A może nie trzeba będzie strzelać, kto wie. Dobra, Kiroshi. Przeskanujmy. Rocky Ridge już bardziej martwe być nie może. Tu nic nie działa. No i? Znalazłeś coś? Nic. A ty coś wymyśliłaś? Słuchaj, przyjadą po zmroku, nie? No to zrobimy im niespodziankę. Ale potrzebuję do tego zasilania. Tylko, że tu nic nie działa. Wszystko odłączone. To podłączymy. Sprawdźmy tę stację. Robi się. Cudowny głos ma. Zapomniałem, jak się nazywa aktorka, która tutaj... A ma absolutnie cudowny głos. I kurde, cholernie pasuje, bo ona ma taki głos delikatny dosyć, świadczący o bardzo łagodnej osobie, ale jak kurwami zaczyna rzucać... Woohoo! To mi się podoba. To mi się podoba. Ten dysonans jest absolutnie fantastyczny. Co my tu mamy? Upiór. Możemy zwiększyć sobie szybkostrzelność. Ale szybko zwiększona szybkostrzelność oznacza zwiększone zużycie amunicji. W ogóle polska obsada. Redzi, jak dobierają aktorów, to widać, że to jest dobrze przemyślane. Techland moim zdaniem tutaj mocno nie domaga w kwestii polskiej wersji językowej. Nie podchodzą do niej tak super dobrze jak Redzi. Znalazłem bezpieczniki, ale tam też nic nie działa. Nie szkodzi. Może to kwestia budżetu. Wiem, zaskoczyć. No właśnie. Panam już wie, więc my też już wiemy. Czy wygrałem w angielską wersję? Panie kochany, ja grałem w każdą możliwą wersję, włącznie z hiszpańską i japońską. Moim zdaniem polska jest najlepsza, ale angielska jest blisko. Angielska jest blisko. W wersji angielskiej V ma taki szorstki głos. Dużo bardziej. Czekajcie, bo ja jeszcze mam monostrunę, tylko nie pamiętam, jak się ją włącza. Och. Do tego buildu zdecydowanie goryl by się bardziej przydał, ale jakoś tak... Co my tu mamy? Demaksyratyzator. Drogi użytkowniku, jak wiesz, szczury są nośnikami groźnych chorób odzwierzęcych. Demaksy, tak dalej, pozwoli ci na błyskawiczne uporanie się z groźnym szkodnikiem.
To są środki wybuchowe, wymieszane z trutką oraz materiałami radioaktywnymi. Działa na każdego, choćby najtwardszego gryzonia. No tak, proszę państwa. Keanu Reeves, no tutaj Żebrowski podkłada ten głos i moim zdaniem radzi sobie fantastycznie. Panam, jaki my mamy plan, ty mi powiedz. Jak ty chcesz tych chujków załatwić? Dobra, no to tak. Całe skrzyżowanie jest podłączone do tej stacji transformatorowej, nie? Na dachu jest rozdzielnica. Gdy ją włączymy, to wtedy wszystko tutaj rozbłyśnie jak na pieprzone święta. Kapujesz? Czyli idziemy w klasykę. Stara dobra dywersja. Żebyś wiedział. Po pierwsze, nie wiemy, ilu ich przyjedzie. Stawiam na to, że spora ekipa. Po drugie, musimy mieć szansę na przedostanie się do mojego wozu. Jak będą w grupie, nie mamy szans. Dlatego zrobimy im na tym skrzyżowaniu małe show. Tak. Sprawimy, że to zadupie ożyje. Zobaczą światła i będą musieli posprawdzać, o co chodzi. Spoko. No. Tylko najpierw musimy uruchomić terminal na dole. Bez niego skrzynka na dachu to tylko kupa złomu. Chodź. Podłączymy do niego akumulator wozu. To powinno załatwić sprawę. Zaczekaj na mnie pod stacją. Podjadę. Wyobraźcie sobie, ile pracy musi wymagać zrobienie DLC do takiej gry, gdzie macie wersji językowych kilkanaście z pełnym dubbingiem. Trzeba tych wszystkich aktorów ściągnąć do każdego studia na całym świecie. To przecież są jakieś... No, nawet wolę nie myśleć, jak kolosalne są to pieniądze. Jestem pełen podziwu. Jak ja bym był deweloperem, to bym robił tylko wersję angielską, resztę napisy. Chociaż na świecie to by się nie sprzedało, nie? Ludzie lubią grać w swoich oryginalnych językach, często dużo bardziej niż my. Polacy się przyzwyczaili, żeby grać po angielsku, ale w Niemczech, w Hiszpanii to w ogóle by chyba nie przeszło. We Francji to już w ogóle. Widzę, że panel jest w dobrym stanie. Zrobię obejście do zasilacza i będzie okej. Musimy go tylko jakoś uruchomić. Weź kable z bagażnika. Podłączymy do akumulatora. Czy ja dostałem zaproszenie na betę Diablo 4? Nie wiem. Okej. Podpinamy. Plus podłączony. Poczekaj chwilę, ogarnę wszystko u siebie. Często rozmawiamy o tym już. Drugim DLC do Cyberpunka. Dobra. Którego nie będzie. No i po nim. Ale to jest dobra okazja, żeby o tym pogadać. Okay, ja odpowiadałem na to. Dobra, niech oni sobie pogadają. W środku tam powinien być terminal, a potem leć na dach. Zrobi się. Ja się rozłożę na wieżę, będziemy mieć całe skrzyżowanie jak na tacy. Jak ci dam znać, przełączysz bezpieczniki, dobra? Jasne. Ja wiem, że państwo słyszeli tę historię wiele razy, to chciałem powiedzieć, że... Rozdzielnica podłączona. Zajebiście. To się z nimi zabawimy na tym skrzyżowaniu. Idziemy na pozycję. I tak, wiem, że zapowiadali gdzieś tam pierwotnie dwa płatne DLC i cieszę się, że robią tylko jedno, zważywszy na przejście na nową technologię, na Unreala. Więc chciałbym, żeby... Bo Cyberpunk w patchu 1.6 działa nieźle, ale... Nie działa wybitnie ciągle, nie? Więc w moim mniemaniu ważne jest, żeby wypuścili to jedno DLC, trochę zaspokoili potrzeby graczy, żeby pracowali nad dopieszczeniem ciągle tego, co tutaj jest i przenieśli całą grę, cały świat na Unreal 5 i tam zrobili już kolejną, drugą część, gdzie od podstaw będzie dobra technologia i nie trzeba się będzie martwić o te rzeczy, które tutaj wyszły, nie? Więc nie chcę, żeby pracowali, wolę, żeby ten czas, który mogliby poświęcić na drugie DLC, poświęcili na produkcję Cyberpunka na Unrealu 5. Więc tak to widzę. No to teraz czekamy. Pamiętaj, jak ich zobaczymy, włączasz prąd. Okej. Osłaniaj mnie w razie czego. Wiadomo. Jadą. Jest mój wóz. Widzisz go? Nie da się go nie zauważyć. Weźmy ich z zaskoczenia. Spróbujmy to zrobić po cichu. A jakby co, to zacznę ich odstrzeliwać. Gra? Gra. A to ciekawe pytanie. Czy myślę, że update na Unreal 5 będzie za darmo? Nie będzie, ponieważ update nie będzie dotyczył tej gry, tylko następnej. No i gdzie ten pierdolony boss?
Czekajcie tu na nich. No to szykuj się. Zaczynamy przedstawienie. Teraz. Niech stanie się jasność. Kurde, mi szybko wypatrzenie. Musisz zgarnąć klucz do wozu. Kierowca go ma. Rozglądaj się za laską z Irokezem. To zasadzka. Irokez, jasne. Będę w środku. Daj znać, jak zauważycie, że ja. Dałoby się stąd wszystko odciąć. Dobra, spróbujmy nie zginąć. To kto to? A może jakoś od góry bym się tu dostał? Czekajcie, bo zapomniałem o podstawowych rzeczach. Trzeba ich sobie oznaczyć. Kurde, za daleko są. Czy są tu jakieś kamerki? Alender, nie mogę ich oznaczyć. Niech to szlak. Dobra, jeden mniej. Zaraz go zobaczą. Ale i tak szukają, więc nie ma się co przejmować za bardzo. Choćbym nie wiem, jak często myślał o tym, by budować postać pod siłę, to jednak zawsze skradanie wybieram. Państwu powiedzieć, że to jest kuszące rozwiązanie. Zauważyli mnie. Kurwa. Musimy się ich wszystkich teraz pozbyć. Tam jest? Szlak. To nie jest dobre. Dobra rzecz na tym dystansie. O! A! I ostatni jako wisienka na torcie. Zwijamy się. No, zdjęła go. No, czasami nie trzeba po cichu. Nie macie takiego poczucia, że trochę jest za cicho gra? Ja mam wrażenie, że kurde... Potrzebuję głośniej, żeby naparzali. Efekty specjalne. Ogólna głośność. Teraz będzie hałas. Sprawdzam sobie tutaj jeszcze, może coś ciekawego będzie. Na pewno świetna okazja, żeby trochę siłę potrenować. O proszę, 1200 euro dolarów, ktoś zostawił majątek tutaj. Zbieramy pod... kurde, no niby... Oh. Co to, wielkie dildo? No to już teraz wiem, czemu blokuje Cyberpunka YouTube. Niby paskudny kibel, ale te plakaty robią wrażenie. Ile kolorów, kurde, ile ktoś pracy włożył, żeby tutaj kolory poustawiać w tym kiblu. Najgorzej, że teraz mnie czeka ciężka rozpierducha i nie wiem, czy sobie poradzę. Bo jaskinia Rafenów to jest masakra. RTX chyba... Tak, RTX włączony jest. Poczekaj na mnie w aucie. Przepraszam. Od razu chciałem wsiąść jako pasażer. Spadaj, ja prowadzę. Proszę bardzo. Oddaję stery w najlepsze ręce. Czasami wewnątrz, we wnętrzach przydałoby się trochę więcej światła, na przykład tutaj.
Nareszcie. O tym, co ją stawia. A, jest światło. Nice. Na jakim poziomie trudności gram? Na najtrudniejszym. Co to za pytanie w ogóle? Cyberpunka się gra tylko na najtrudniejszym. I jak? Zajebisty wóz, co? No, raczej nie inaczej. Zajebisty. Nie dziwię się, że go chciałaś odzyskać. O, nareszcie razem. No i widzisz? Daliśmy radę bez Mitcha i Skorpiona. Słuchaj, Vi, to jeszcze nie koniec. Nie? Masz ładunek, masz wóz. Ale nasza nie było w Rocky Ridge. Nie pojawił się, skurwiel jebany. Panam. Posłuchaj, mam plan. W dupie mam twój plan. Mieliśmy odzyskać auto i towar. Sixth Street'i czekają na sygnał, a ja muszę... Kurwa, posłuchaj. Wiem, gdzie mają swoją norę. Dostaniemy się do nich przez tę niedokończoną autostradę w pobliżu. Nie spodziewają się nas. Sprawy same się nie rozwiążą. Mm-hmm. Dobra, to gdzie ta ich nora? Niedaleko. Nie będziemy niepotrzebnie dyskutowali z przyszłą miłością naszego życia, nie? Co zrobił nasz? Chyba, że wybierzemy tym razem romans z Kerem Eurodyn. Pierwszą osobą, z którą zaczęłam pracować w Night City po opuszczeniu Aldy Caldos. A ja mu zaufałam. Mnie też ktoś zdradził w ten sposób. Wiem, jak się czujesz. Wyrównałeś rachunki? Nie zdążyłem. Zrobił to ktoś inny. A gdybyś mógł, załatwiłbyś to? Nie wahałbym się. Dobra, miejmy to za sobą. No dobra. Nie będę tutaj zasłaniał nawet kawałka Panam, wiem, że państwo bardzo mam. Więc się schowam na chwilę. No to co? O kurde, już jesteśmy. Fuck. Mam za dużo światła mam w pokoju i... Czekajcie. Teraz jak zniknąłem na chwilę z ekranu, potem to naprawię. No to go dorwijmy. Ja sobie światła wyłączyłem, bo ciemno jest jak cholera. Więc tak, tak tutaj u mnie jest. Jestem tutaj. Dobra. Jestem, a mnie nie ma. Ile ja razy tu zginąłem, to się w pale nie mieści. Ale do tej pory robiłem buildy pod skradanie. Ten build jest trochę tankowy, więc może przetrwam odrobinę dłużej. Mam go! Mamy! Naprawdę myślałeś, że ci kurwa odpuszczę zjebie? Nieźle, Vi! Kurde, nie widzę, gdzie oni są. Pierdol się, kurwa! Teraz mi pomoże. Vi, uważaj na tamtą klatę! Dorwijmy ich! Pokażę, że mi się tu ammo skończy zaraz. Uważaj, skurwiele! Tam gdzieś jest snajper. Uwaga, przyładowuję! Ja pierdolę, większego kalibru nie było? Jezus! I pierdolony snajper, uważaj! Osłaniam! Cudowne są te granaty, jak chcesz coś po cichu załatwić. I teraz! Przeładowuję! Posłowem go! Sam to załatwię! Super! Opisowy rozpierdol! Zmieniam magazynek! Entuzjazm i entuzjazm w zabijaniu ludzi jest po prostu porażający. No dawaj! To było nawet imponujące, przyznaję. Dobra, no. Trochę oszukiwałem. Strzelałem przez ściany, bo mam taką spluwkę. Ale tutaj to strach tu się wychylić, no. Ja daję słowo, że przechodziłem tę grę wiele razy, nigdzie nie zginąłem tak często jak tutaj. No ale tak to jest, nie? No, ale z reguły to tak już... Ja to zrobiłem trochę na szybkości, ale z reguły nie polecam w ogóle korzystać z broni, która strzela przez ściany.
To człowiek się rozleniwia i zaczyna używać tego nagminnie. I potem przestaje być fajnie. Mimo tego, że Redzi mocno podkręcili poziom trudności tutaj na przestrzeni kilku patchy, zwłaszcza na tym najwyższym poziomie, to nadal jest dosyć łatwo, jak masz wysoki level. Dziewczyna jest z Aldecaldos, co może być problemem? Rozbili obóz w pobliżu. Jeśli akcja się spierdoli, ryzyko odwetu, ale chuj z tym. Panam Palmer, nowa, w mieście. Albo Aldecaldosi zaczęli robić interesy z Night City, albo coś tu się innego odpierdala. Laska rozpytywała robotę w Afterlife, co oznacza, że węszą. Albo Palmer działa na własną rękę. Okej, robota jest zaklepana. Palmer niczego nie podejrzewa. Nie wiadomo co z fikserką, ale jeśli jest jak inni, będzie miała wszystko w dupie, póki towar zostanie dowieziony i kasa odebrana. Wóz jest na oko wart co najmniej tyle, ile wisimy Węgrowi. Dorzuci się mu kilka paczek i będzie po sprawie. Węgra radzę Państwu zapamiętać. Może ci, którzy grali, to go pamiętają, może nie kojarzą. Węgier się pojawia parę razy w różnych opowieściach. Nie jestem do końca pewny, w której. Jak go zobaczę, to rozpoznam, ale wydaje mi się, że ma to jakiś związek ze sprawą prowadzoną przez Rivera Warda i ze sprawą morderstwa kandydata na burmistrza chyba któregoś? Coś mi się tam... Takie rzeczy jednak umykają mi z czasem, ale... I plus, jeżeli ktoś ma zapotrzebowanie, żeby szukać samochodów, to warto później wrócić w to miejsce. I gdzieś tam dalej jest taki kontener i w kontenerze jest super szybkie auto. I super fajne auto, więc... Więc tak... Wydaje mi się, że tutaj z tego Rafena głównego powinna wypaść rzecz w postaci fajnej splówki. Widowmaker. To jest kolejna spluwa, która strzela przez ściany. I yes. To jest niesamowita broń. Dobra, zobaczmy, co ja tu mam. Muszę nad refleksem panować. Broń długa, prawie już na maksa, broń krótka, broń brała. Ja w tworzeniu postaci miałem kilka pomysłów, ale ostatecznie najważniejsze dla mnie było budować ciała i zdolności techniczne, żeby do 12 doprowadzić jedno i drugie, a potem już się bawić refleksem i opanowaniem. Ale czy ten scenariusz zostanie zachowany do końca? To cholera wie. Panam, cześć, wiem, że czekasz. Panam. Jak to było? Naucz się sama rozwiązywać swoje problemy? Nasz nie żyje. Jeden problem rozwiązany. Zadowolona? Co z towarem na Sixth Street? Nasz już go nie dostarczy. Ale jeśli ładnie poprosisz, to może pomogę. Zapłacili mi z góry, ale to miło, że się o mnie troszczysz. Zastanawiałam się po prostu, czy bawiąc się w wendetę, nie zapomniałaś o interesach. Kurwa! Rok jest kordy nie do przebicia. Jak? Ulżyło ci? Może trochę. Zjeżdżajmy stąd. Klasyczne, mi się, córka mi się przypomina. Rogue chyba odjebało. Zgorzkniałaś mi na susz. Że niby dawniej była słodka i powabna. Zapomniała już, że kiedyś stała po drugiej stronie barykady. Przydałoby się nią... O, sorry, Johnny, przerwałem mu rozmowę. Nie, taki był mój plan. Hej, boss. Liczyłem na to. To ja. Mam towar. Obiecuję, żadnych numerów. Spotkajmy się. Sunset Motel. Wiem, że nie żartujesz. Będę na pewno. Ustawiłam nam spotkanie. Domkniemy deal i zaczniemy ogarniać sprawę twojego Hellmana. Pasuje? No jasne. No, mogliśmy pogadać sobie z nią, ale ja wolę sobie pogadać z państwem. Co chciałem tutaj dodać do tej opowieści całej? A właśnie, Rogue, Johnny i... tak, teraz faktycznie Cyberpunk jest raczej doceniany i ludzie bardzo pozytywnie się o nim wypowiadają. Nie sądzę, żeby to akurat Edgerunners się do tego przyczyniło, ale Edgerunners spowodowało, że ludzie sobie sprawdzili, wrócili i się okazało, że patch 1.6 jest niezły. W sensie, że no, gra już nieźle chodzi, da się przeżyć. Chociaż uważam, że posiadacze starej generacji konsol nadal będą cierpieć, no ale to jest drobny szczegół. Więc tak. No jest to dobra gra, no. Ona będzie kultowa prędzej czy później. Ludzie zapomną, tak jak przy No Man's Sky. Nie. Chyba.
Chociaż może, wiecie co, w No Man's Sky się trochę pamięta przez pryzmat tych wpadek na początku i pamięta się o sukcesie późniejszym. Może z Cyberpunkiem będzie tak samo, że będzie się pamiętało, że wyszło w fatalnym stanie, ale że potem deweloperzy zrobili robotę. Cześć, boss. Panam! Jak tam nasz? Telefonu nie odbiera. Już do niego nie dzwoń. Masz jaja, dziewczyno. A to co? Bonus? Pilnuję, żebyś nie fikał. O, bardziej pyskaty od nasza? Przekonajcie się. Lubię go. Masz. Towar pierwsza klasa. Fajna proteza, nie? Nie opuści sobie nogawki. Ale dziwnie wygląda, kurde, jak manekin. Wszystko okej? Okay? Sprawdź konto. Zaokrągli się ładnie za parę minut. Polecam się. Ale to chyba Rogue powinna mi zapłacić. Jesteś w porządku. Masz coś ekstra. Jedziemy. Już takie zamiłowanie do tego, żeby te implanty były widoczne. Dobrze poszło. To już jest jakiś element cyberpsychozy. Chodź, w sensie... napijemy się. Hej, no jasne. W Cyberpunku 2020, jak już ktoś chciał, żeby go było wyraźnie widać, jako zaimplantowanego na maksa. Pani dojechani i Sixth Street zadowoleni. To dobry dzień dla pana Palmer. Dzień się nie skończył. Może czymś mnie jeszcze wkurzysz.